Strona Radia Szczecin, tytuł: córka pacjenta, tata wręczył profesorowi Tomaszowi Grodzkiemu pieniądze, w kopercie chodzi o 2000 zł. Niech pan powie dalej. Wręczył w gabinecie prywatnym. Można w gabinecie też pracować dla idei, ale to nie było w szpitalu. Od tego zacznijmy. Natomiast tylko w praktyce lekarskiej. Natomiast nie będę komentował tej sprawy, ponieważ mój pełnomocnik podejmuje już kroki prawne i na obecnym etapie nie dam się namówić na żadne komentarze. Co to znaczy w takim razie kroki prawne? Co konkretnie? Będę dochodzić swoich praw i będę walczył o swoje dobre imię w każdy dopuszczalny prawem sposób. Ale rozumiem, że to jest bardziej kroki prawne przeciwko Radiu Szczecin, czy przeciwko kobiecie, która mówi, że bierze pan łapówki, czy też brał pan łapówki?